Dzień dobry, vlogmas dzień 21. Dzisiaj miałam Hanię budzić wcześniej, okazało się, że Hania o godzinie chwilę po 6 wstała sama. Mamo, ja już chcę wstawać. Takie rzeczy jest się o 5.30, żeby się rano wyrobić ze wszystkim, ale tak sobie myślałam, że to jest chyba ostatnie wstawanie o 5.30 w dłuższej perspektywie. Taką przynajmniej mam nadzieję, że już nie będę musiała w zimie tej paskudnej ble. Bo w lecie to sama mogę się obudzić o 5.30, w zimie nie. Zbieramy się o dworze Hanie i prosto stamtąd jadę już do Agi. O 10 mam stamtąd wyjść. A tam jeszcze muszę, że sobie trochę przysnę i będziemy coś robić. Ale to wiecie, wszystko jak zawsze w swoim czasie. Póki co zbieram się. To jest, słuchajcie, pięknie jestem oświetlona. To nie jest golden hour, to nie jest wschód słońca. To jest światło stopu auta, które stoi przede mną. Stoimy w korku i wjeżdżamy w najbardziej zakorkowaną godzinę Wrocławia do Wrocławia. Ja swoje przygody poranne z Wrocławiem kończę tam na samym początku, więc nie wbijam się w to, dawno się w to nie wbijałam. Natomiast jak patrzę na nawigację, no to jest hardkorowo, także postoimy sobie trochę, możemy pogadać. Ale jest nieprawdopodobne, że jest godzina 8 i jest tak ciemno, okropnie, całą noc padało. Nie żebym narzekała, natomiast to jest faktycznie najgorszy z możliwych scenariuszy. Ciemno i pada. Zerowe słońce. Jednak to słońce to jest życie i energia. Niech już będzie zimno, niech będzie jakoś tam, nawet, ale to słońce, nie? Ono daje życie i daje siłę. Już palicho, że nie będzie białych świąt, ale niech ona będzie chociaż mroźna, słoneczna, jakaś taka kompilacja. Dobra, dlaczego my stoimy, a nie drgniemy? Napisałam już Adze, że... O, to już widzę, że się spóźnię. Bo jeszcze przed chwilą było, że prawdopodobnie może się jednak nie spóźnię. Natomiast widzę, że już mam 3 minuty spóźnienia, a wyszłam naprawdę dużo wcześniej dzisiaj. No nic. No nic, no muszę postać swoje odstać. Słuchajcie, ja już jestem po, tutaj się zbliżę do świata, taka jestem piękna i w ogóle ta piękna twarz to jest zasługa głównie Agi. Dzisiaj jakieś kwasy, ale nawilżające, tak? Właśnie, to, i to chciałam powiedzieć, że ja, bo często mnie pytacie, co ja robię. My tu nie robimy zazwyczaj nic inwazyjnego, natomiast to wygląda tak. Ja wchodzę, siadam i to Aga wie, co ma robić. I właśnie rozmawiałyśmy o tym, że bon taki podarunkowy, Aga ma tak fajnie to porobione, że ma pakiety cenowe, a nie zabiegowe. Czyli nie musicie tak naprawdę się znać na zabiegach, na tym, co chcecie zrobić, co chcecie komuś podarować, tylko dajecie mu taki bon na sumę i Aga już indywidualnie do potrzeb klientki dobiera tego, czego klientka najbardziej potrzebuje. Aga mi się właśnie pięknie wymasowała, także myślę, że jak jeszcze nawet dzisiaj klikną ten bon, to dasz radę go wystawić, co online taki. No, także jak ktoś jest z Wrocławia, no to ja oczywiście Agę serdecznie Wam zawsze polecam, ale podrzucam też taki pomysł na prezent, że kupujecie na przykład 100, 200, 300? Tak? Coś takiego mniej więcej? Wiesz co, no w zależności od zasobności. Można normalnie dać aha. Na pakiet zabiegowy. Aha, aha. To sobie na Booksy też można sprawdzić, jakie tam masz pakiety, nie? No właśnie, więc... Więc i właśnie powiedzieliśmy, że tak miło sobie tutaj po prostu poleżeć i na święta chyba warto czasami bardziej komuś dać chwilę czasu, relaksu na tym fotelu, masażu i spokoju niż coś takiego namacalnego. Także ja polecam i sama lecę dalej po namacalne rzeczy. A jeszcze słuchajcie, po mnie weszła do Agi jeszcze koleżanka nasza i tak stałyśmy i gadały. One nie stały, one pracowały, a ja stałam i je zabawiałam. I 10.30. Idę do Akszona nagrać rolkę z ostatnimi pomysłami na prezent. Sprawdzamy, co jeszcze emergency można kupić w Akszonie dla bliskich. I potem jedziemy na koronę. TK Maxx, smyk do Sinsay, tam chcę wejść. Tak się po prostu przejść, bo nie chcę mi się wracać do domu. A co? Może jeszcze właśnie coś mi w oko wpadnie. Także sprawdzam wasze komentarze, bo w sumie nie sprawdziłam. I lecę.
Powiem wam tak, nie spodziewałam się tego, że w środę o godzinie 11:11 będą sklepy, nie sklepy, parkingi przy sklepach spożywczych aż tak oblegane. To chyba się zaczęło! Gorączka świąteczna, nie jest śmieszne stać w tym sklepie, ale chyba się zaczęło, słuchajcie. W Actionie nagrałam rolkę, chcę ją zanim wyjdę do TK Maxa. Po co idziemy do TK Maxa? Tak, brawo, po patelnię, zobaczyć, czy jest coś fajnego. No nie mam tu takiego w pobliżu chyba fajnego. Na tym są. Na Faktory są fajne sklepy z patelniami, ale zajrzę tu do TK Maxa, czasami tam się coś fajnego trafi. W Actionie nagrałam rolkę i wzięłam trzy rzeczy dosłownie. Czy mój brat albo bratowa mnie oglądają? Prezent dla nich, słuchajcie. Ale może pokażę, bo może ktoś szuka. Oni coś się nie mogą dorobić, wiecie co? Dzwonka. Więc kupiłam dzwonek bezprzewodowy, jeszcze dzwoniłam do taty. Czy już się dorobili? A tata mówi nie. Ja mówię, dobra, to biorę. Zasięg 150 metrów, 36 melodyjek. Będą sobie mogli wybrać 80 decybeli. Dzwonek bezprzewodowy. Akurat stanęłam nad tym dzwonkiem, mówię, dobra, to wezmę taki dodatek do prezentu albo prezent. Hania wczoraj płakała, dzisiaj rano, że tyle posypki mi zeszło wczoraj przy piernikach, tak mało mi zostało. Słuchajcie, za 6 zł była taka, no, duża paczka różnych posypek. Są i gwiazdki, i jakieś takie cukierki, i widzę, że to jakieś jednorożce właśnie w Actionie, więc wzięłam. I dla maluszka wzięłam coś takiego. Hania uwielbiała te takie puzzle. Duże puzzle, 10 miesięcy plus, maluszek ma 6 miesięcy, także akurat, no nie zazwyczaj jak idziecie w gości, jak wam powiem, bo jak nie macie dzieci, albo no nie, dopiero wchodzicie w ten świat, to zawsze kupujcie prezenty z wyprzedzeniem, bo to się najlepiej sprawdza, bo rodzic myśli tu i teraz, ale wyprzedzenie często jeszcze nie ma rzecz. Także takie puzelki Hania uwielbiała, właśnie takie dopasowywanie klocków, a to wiecie, są kolory też, można naśladować zwierzęta. Sobie pomyślałam, że może, ale nie wiem, czy nie za wcześnie. Jakiś zestaw Duplo wezmę? Bo były w Actionie takie małe, za małe. Ale właśnie Duplo zawsze jest fajnym prezentem. No co prawda jeszcze nie dla półroczniaka, ale wiecie, zawsze ma się lepiej schować, niż ma się coś już zdublować. Montuję rolkę i idziemy do TK Maxa. Cud nad Odrą, bo nie nad Wisłą. Tak długo siedziałam w tym aucie, że aż słońce wyszło. Myślałam, że to się dzisiaj nie przytrafi nam, a jednak. W radio mówili, że się nie przytrafi, a jednak, więc już wychodzę, wszystko dodane, idę. A tu już chyba wszystkie ozdoby są przecenione. Zobaczcie, mam tego dziadka. Bardzo mnie kusi. 48 zł. Bardzo mi się ta stylistyka różu podoba, ale czy potrzebuję? Ale zobaczcie, wszystko jest już właśnie na wyprzedaży. Świąteczne jakieś opakowania, o. Słońce nawet tam świeci. Coś mi się tu jeszcze podobało. A, taki duży dziadek. O, to też jest ładne, tylko co ja bym z tym zrobiła? No właśnie. Ten dziadek mi się jeszcze podobał. Co prawda on tu coś ma urwane, ale 91 zł. Taki naprawdę spory. Patelni niestety fajnych nie ma, ale zobaczcie, jakie są fajne stroje. Jakby ktoś szukał, a wiem, że to jest często ważny temat dla dziewczynek, to jakie królowe. To takie królowe w TK Maxie. Stówka. Wiecie, one są takie z tiulem na kole. No coś cudownego. Hanka by normalnie padła. 140 zł. I są też Elsy. Elsy są ważne. No jeszcze jest fenomenalna syrena. Aż szkoda, że Hania ma już strój syrenę, bo ta syrena jest fenomenalna. 140 zł. No piękna. Jest jeszcze Jasmina. Bardzo dawno tu nie byłam, ale tu można oszaleć. Lodziarnia Play-Doh. LOL. Barbie. Nanana Surprise. Rainbow High. Tomek, Gabi. Pony. Nie wiem, gdzie mam oczy podzieć. I skąd ja znam te wszystkie nazwy. Oszalaję. Idę na bobasy. Już jest ta Asza, jako Barbie. Rozpunka do czesu. Nie, no po prostu oszaleć można. Arielka taka. Sanki, domki, statki, lodziarnia Play-Doh. Strasznie mnie przytłoczył ten sklep. Niby ja wszystko wiem że jest tyle zabawek, niby wszystko rozumiem, ale o matko kochana.
O matko kochana, nic nie wzięłam w końcu, ale książeczki były fajne, takie sensoryczne. Jadę jeszcze kawałek dalej i tam w Auchan i do księgarni tam wejdę. W tym smyku wydaje mi się, że oni mają strasznie zawyżone ceny. Nie wiem, czy tak jest, ale znam, wiecie, niektóre ceny znam z Allegro. Na przykład z Allegro. Wiadomo, na Allegro to jest co innego niż smyk. Tu idziemy raczej na ostatnią chwilę. Ale wydaje mi się, że jak podjadę do Auchan, to tam też mogę znaleźć fajne książeczki w innych cenach. I myślę, że takie właśnie jakieś książeczki sensoryczne, coś takiego, będzie spoko. Powiem wam, że chyba wezmę jednak Duplo, bo jest naprawdę sporo zestawów w fajnych cenach i takich od półtorej roku. Dobra, wiem, że ono dopiero pół, ale poleży. Hania miała taki pociąg podobny i też dostała chyba na roczek albo na swój pierwszy dzień dziecka. Wiecie, pod kontrolą rodziców już od roczku myślę, że można takie Duplo budować. No i dobrze, że tu przyszłam, a nie zostałam w smyku. A tu jest nowe Sinsay i do zobaczyć. Mam nadzieję, że jest duża sekcja domowa. Duży. Bo w tym, tamtym wcześniejszym, co tutaj był na terenie galerii, nie było tyle rzeczy. Chyba musimy zrobić mierzymy z Sinsay, a co? Jak wrócę z Hiszpanii. Te myszki są śliczne jeszcze w takiej ilości i zagęszczeniu. Czekamy na wyprzedaże w Sinsayu, to może akurat stówka za myszkę, ale bardzo ładne. Ale nie ma chyba nic na wyprzedażach. O, to jakby moja córka robiła prawie coś. Liczyłam, że coś będzie, a tu nic. Za każdym razem, jak trzymam w rękach ten zestaw Lego bukiet kwiatów, to finalnie stwierdzam, że kurde, nie jest mi on potrzebny. Kurde, to jakaś fanaberia. Jak z tego ścierać kurz i tak dalej, i tak dalej. I znowu do niego wracam i znowu trzymam go w rękach. Jestem bardzo ciekawa, kiedy finalnie go sobie kupię. Bo on już mi chodzi po głowie długo i cały czas z niego rezygnuję. Wiatr wie. Nie płaczę dlatego, że Lego. Płaczę dlatego, że wiatr mi powiał w oko. To chciałam powiedzieć raz o tym zestawie Lego, a dwa, jest taka bieganina, taka presja, tyle ludzi w tym sklepie, źle się czułam, ogólnie w sklepach źle się tam czułam i wiecie co, i chyba w tym przedświątecznym czasie trzeba sobie zadawać, będąc w takich miejscach, podstawowe pytanie, czy ja faktycznie tego potrzebuję, czy to faktycznie mi przyniesie szczęście? Ludzie biorą, kupują, siatki, zabawki, no zabawki to jest trochę wyjęte spod prawa, no bo zabawki dają nam ogromne szczęście, ponieważ dajemy szczęście dzieciakom, a ich szczęście jest tak po prostu bezinteresowne i tak cudowne, że no, dzieciaki się tutaj nie ma ich w tej kategorii, natomiast też gdzieś umiar znać trzeba. Natomiast no właśnie, to mi się podoba, tamto jeszcze bym wzięła i jeszcze to. Ale czy ja tego wszystkiego potrzebuję? Czy to mi da radość? Czy to mi da szczęście? Czy to ma w ogóle sens? O, mówię tak, bo nic nie kupiłam. Nie no, kupiłam, słuchajcie, to po co pojechałam? O, już dzwoni za... No dobra, to zaraz będę. No to. Było pytanie, co na obiad? A na obiad dzisiaj makaron szybki i to wracam do domu, nie zgarniam Hanki, bo jest przed pierwszą. To za wcześnie, będzie się wściekać. 3 dni jej zostały. A w piątek pewnie odbierzemy ją trochę wcześniej, no bo będziemy jechać. To 2 dni. Kupiłam zestaw i jestem bardzo zadowolona, że go wzięłam. Hania też ma ten traktorek. Nie ma co prawda tych warzywek, ale ma ten traktorek. Ona już mniej się bawi tym Duplo, nie? Ale wydaje mi się, że taki konkret kupiłam i że młodemu posłuży przez kolejny czas. Jeszcze co prawda będzie musiał trochę do tego dorosnąć, ale wiecie, tak jak powiedziałam, lepiej z wyprzedzeniem niż coś, co już przeskoczy jakby ten wiek, w którym jest dany maluch. Także zestaw Duplo od cioteczki, której jeszcze nie poznał, także będzie miłe poznanie, mam wrażenie. Dobra, jadę do domu, zrobię obiad, może zdążę zapakować jakieś frytki. No bardzo, babcia ma jutro urodzinki, czyli dzisiaj jak to oglądacie. I Hania napisała Basia i Staszek. Przepięknie, bardzo mi się podoba. Jeszcze bardzo. By jak Basia zrobiła. Bardzo ładnie. Bierzemy też do domu, słuchajcie, mama. Kwiatka pod opiekę i naszego. Mama. I jedziemy. Dzisiaj jest wariacja, mascarpone z drożkiem, fetą, kurczakiem i jeszcze mamy tam osobną brokułę. Wygląda średnio, smakuje pysznie. Jeszcze słuchajcie, nie było dzisiaj kalendarzy, bo rano wyskoczyłam z domu, więc zapomniałam, nie myślałam o takich rzeczach. W burżuła jest pomadka, jedna z moich bardziej ulubionych róż Velvet de Lipstick, bo one się bardzo kremowo rozsmarowują, a są bardzo długotrwałe. 03, taki kolor
też bardzo mój, także tutaj okienko trafione. No i już ten przepiękny kalendarz właśnie nam się tak, o, ładnie kompletuje. To już tylko dwa okienka. I tu też chyba dwa, nie? O, to już cała góra złożona. Pięknie wygląda. Dobra, to jeszcze lumen. I tu mnie atakuje ten Sisi. Lumen, 20. Jest 20. O, i 20 to jest chyba róż. Nordic Bloom, a nie, Anti Wrinkle and Firm. Nie wiem, dlaczego pomyślałam, że róż. Znaczy, wiem dlaczego, no bo zobaczcie, że jest. To jest serum. Bo jest taki różowy. A mam taki podobny właśnie róż z lumen. Jest świetny. Mam nadzieję, że te serum też będzie świetne. Tak jak mówię, pewnie na najbliższym wyjeździe będę większość z tych rzeczy testować. To otwórzmy sobie jeszcze Twinkle dzisiaj, bo już zróbmy większość na vlogu. Tutaj pewnie będzie wosk, bo już się nauczyłam po rozmiarze rozpoznawać. Jest woskowy ludzik. Jest taki fioletowy. Ale wcale nie jest lawendowy, tylko jest jakiś winogronowy, wigrononowy, jak mówi Hania. Bardzo ładnie pachnie. Idziemy zaraz z Hanią do sąsiadów. Tak jak myślałam, musimy się dzisiaj z nimi spotkać, jeżeli chcemy się w ogóle z nimi spotkać przed świętami. No bo to już jest dzisiaj. Co to jest dzisiaj? Środa. Jutro ja, po południu mnie nie ma. A w piątek już jedziemy. Później sobota, niedziela, oni chyba też wyjeżdżają. Także koniecznie dzisiaj właśnie musimy się zobaczyć. A ja jeszcze zanim do nich wyjdziemy, tak na 5:30 za godzinkę się umówiliśmy, chciałabym zmontować vloga, bo później już przyjdę, położę Hanię i tak dalej. Może nie położę, by się położyć dzisiaj z tatą, ale wiecie, no ogarnąć ją ogólnie do snu. Jutro też ma jakąś sensoplastykę, więc trzeba przygotować ciuchy na zmianę i generalnie takie żyćko. A jeszcze jakiś prezent zaraz dla sąsiadki drobny przygotuję. Mam nadzieję, że mi się uda. W każdym razie... No ci ludzie są ważni. Oni gdzieś się przewijają tutaj w naszym życiu. I od weekendu jakoś tak. Jeden znajomy był, później para z dzieckiem. Później znowu znajomy. Dzisiaj Agnieszka. Sąsiedzi. Ci ludzie w naszym życiu są obecni i stanowią ważną część naszego życia. Jutro się z koleżankami przecież widzę. I pomimo i to takimi koleżankami, słuchajcie, ze studiów, z którymi znamy się już... Już się studia skończyły w 14 roku, już się studia skończyły 10 lat temu, także znamy się już 15 lat. I ci ludzie, może ja nie jestem najlepszą przyjaciółką, może ja nie jestem super systematyczna, może ja nie jestem cały czas obecna z każdą ploteczką i nowinką, natomiast no ci ludzie są dla nas ważni. Także trzeba to pielęgnować, no a sąsiadami żyć trzeba dobrze, bo akurat mamy ten komfort, że po prostu mamy bardzo fajnych sąsiadów, więc nie musimy się zmuszać do dobrego z nimi życia. Także zabieram się za montaż, żeby właśnie już sobie posiedzieć u nich i chwilę, pewnie godzinę, półtorej pójdziemy, niech dzieciaki się pobawią, żeby nie myśleć o tym, że jeszcze zaraz muszę wrócić i zrobić vloga. To sobie go właśnie zrobię, zanim wyjdę. To jestem też ja. Co masz zrobić jutro? Zrób dzisiaj, bo nie wiadomo, co cię czeka jutro, nie? Wiecie, dziecko może się pochorować, albo w ogóle ty się możesz pochorować, więc najlepiej zrobić i mieć z głowy. Wskoczyłam w ten sweter, co wczoraj, bo jakoś mi się tak chłodno zrobiło. W każdym razie, kurde blaszka! Czwartek, piątek, jedziemy do lesy, święta. Tak, tak było przebieranie nogami. A to już, już, moi drodzy. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zrzucam materiały i widzimy się jutro.